3, 4 i ry. Na otwarcie zielonego przystanku czekała cała Zielona Góra. To jedna z pierwszych inwestycji zrealizowanych w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Inwestycja, w której zielonogórzanie pokładali ogromne nadzieje, ponieważ to zielony przystanek pokazuje kierunek, jaki przy rewitalizacji obrało miasto. Ilość mieszkańców, która przyszła dzisiaj do tego malutkiego parczku, pokazuje, jak bardzo oni tego oczekują. I będziemy w tym kierunku szli. Zakończymy oczywiście rewitalizacją wzgórz piastowskich. I po uroczystym otwarciu widać, że władze Zielonej Góry do rewitalizacji podchodzą poważnie. Zielony przystanek to enklawa zieleni przyjazna dla mieszkańców z ogromną ilością atrakcji dla dzieci, które oprócz zabawy pozwalają też odkrywać tajemnice przyrody. A edukacja poprzez zabawę to jedna z najlepszych form spędzania czasu. Co to mamy ze zwierzę? Na pewno są ciekawe pomysły. No jakiś tam domek na drzewie, to jakieś cymbały leśne. Jakiś do skoku w dal. No, nasze dziecko jest jeszcze za małe, żeby się tutaj bawić, ale w przyszłości, jeżeli to się utrzyma, to myślę, że na pewno jest fajny pomysł. Cieszymy się, że dzieci będą miały gdzie przychodzić, pobawić się i będzie bezpieczniej troszkę. Jak pani ocenia te pomysły rewitalizacyjne? Super, super. I uważam, że na wzgórzach piastowskich to samo. Uroczyste otwarcie zielonego przystanku przyciągnęło tłumy mieszkańców, a po parku spacerowały setki rodzin. To najlepszy dowód na to, że miejskie parki i skwery zieleni są ważne dla zielonogórzan, a miasto już podpisało umowy na rewitalizację kolejnych obszarów. Wzgórze Winne, Park Przysowińskiego, Park Wokli to tylko kilka przykładów. Miasto Zielona Góra w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych otrzymało wsparcie blisko 10 milionów na po prostu na przywrócenie funkcji społecznych zdegradowanych miejsc o dużych walorach przyrodniczych. I ten park takim miejscem pierwszym jest. Będą kolejne w Ochli, w Zatoniu, także i ten las nadodrzański w Krępie będzie przywrócony dla normalnego funkcjonowania mieszkańców całej Wielkiej Zielonej Góry. Z parku oczywiście mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, a za zrealizowanie tej inwestycji najbardziej wdzięczni są mieszkańcy okolicznych domów. To oni najlepiej pamiętają, jak przed rewitalizacją wyglądało to miejsce. Ja mieszkając tutaj wiem, co tutaj się działo, jak to wyglądało. Dzisiaj jest to wspaniały plener. Miejsce do wypoczynku, relaksu, a jednocześnie nauki dla dzieci, ponieważ dzieci mogą tutaj w wspaniały sposób spędzać czas. Zielony przystanek to również ogromny sukces radnych z tego okręgu, którzy zabiegali o to, aby ten jeszcze do niedawna zapomniany park zyskał nowy blask. Jak to będzie funkcjonowało, to dopiero czas pokaże, tak? Czy to będzie naprawdę takie miejsce leśnego odpoczynku, czy też będą tu przychodziły te leśne cymbały, co, że tak powiem, wino za 2,90 piją, tak? Bo to też takie niebezpieczeństwo istnieje. Zielony przystanek znajduje się przy skrzyżowaniu Lechitów, Salomei i Nowej. Koszty rewitalizacji tego miejsca to blisko 1 000 000 zł.